Słuchajcie, jesteśmy kompletnie dzisiaj nakręceni. Super odcinek, Piotr. Super to dopiero będzie. Będzie, słuchajcie, na 100%, ponieważ dzisiaj mamy tyle pomysłów na wykorzystanie systemu tu, że to się po prostu w ludzkiej głowie nie mieści. Piotrze, mamy kosze Kubrick tu na stole. Takie oto wyroby. Tak. Box 100, box 200. Właściwie mamy dwa boksy i pytanie, co my takiego wymyślimy za pomocą tych dwóch boksów, tak? Słuchajcie, dzisiaj przed odcinkiem powymyślaliśmy bardzo dużo. Przede wszystkim wymyśliliśmy, Piotr, oczywiste i nieoczywiste. Bardzo nieoczywiste, ale bardzo użyteczne sposoby na wykorzystanie systemu. Kubrick, system tu. Tak. Kochani, pewnie w poprzednich odcinkach widzieliście, co myśmy tutaj narozrabiali. Znaczy, tak? Tego nie było, ale to było, to było. Co było? To. Co to coś było? To było, to też było, tam co bardziej spostrzegawczy widzieli. Okay. Wiesz tak, widzieli. Słuchajcie. Mamy platformę transportową, z tej platformy odkręciliśmy kółeczka, a tak naprawdę nasza kochana szefowa marketingu Danusia powiedziała, że wprowadzamy do sprzedaży samą platformę bez kółek. Tak, mamy cztery koła, tak, z łożyskami i tutaj się je przekręca, wystarczy to odkręcić w tym miejscu. Ale sprzedajemy teraz samą platformę bez kółek po to, żebyście w dobrej cenie, żebyście mogli kupić platformę, którą przykręcicie oto do ściany. Bo w platformie mamy już cztery otwory, których nie mamy w zwykłym boksie, tak? Trzeba się na wylot przewiercić, a w platformie te dziury, te otwory już są. Są. I do nich możemy po prostu, w zależności od tego, czy do ściany, czy do drewna, jakie jest podłoże, taki kołek zastosujemy. Wy się znacie na tym najlepiej. To było wiele pytań, co to jest. To jest kosz tu, który jest na stałe, popatrz, myśmy go tutaj na stałe przykręcili do tej naszej... Ile tu są? Cztery śruby są. Cztery śruby, zwykła robota, bzz, 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 bzz i tyle, tak? Ale na stałe, czyli żeby to zdjąć, musimy to odkręcić. Jeżeli chcecie taki regał mieć na stałe, musicie sobie kupić kosz tu oraz organizery. Organizery multi. Tak. I one Wam wchodzą w systemie poziomym, ale również w systemie pionowym. Ale, słuchajcie, system tu jest systemem mobilnym, więc możemy to przewozić albo... Na karcie, albo na platformie. Tak jest. No, bardzo karta... dobrze, Piotrek. Ale karta na ścianę nie przykręcimy. Karta nie przykręcimy, ale przykręcimy wszystko oprócz karta. Słuchajcie, platformę przykręciliśmy do naszej płyty. Mamy oto kosz 200 z organizerami. I teraz, Piotrze, podaj mi tego platformę, tak? Platformę czy... Przyjedź tutaj, chodź. O, mamy, słuchajcie, idziemy sobie na robotę i teraz, popatrzcie, przytrzymujemy jedną ręką, pstryk, bierzemy platformę, idziemy, tak? La, idziemy sobie na robotę. Albo nie na robotę. Wracamy z roboty, przykręcamy, przykładamy, jedną ręką przykładamy, pstryczek i wisi. Słuchajcie, to jest bardzo fajny temat, ponieważ ten system nie zużywa nam jakby miejsca na regałach. No tak, bo go kręcimy bezpośrednio na ścianę, to może być kawałek tej ściany, zobaczcie, to jest obrys tylko platformy. Może być nad jakimś warsztatem, no słuchajcie, tutaj już naprawdę wymiary tego są jakie są, możecie to przykręcić, gdzie Wam tylko się żywnie podoba, na jakiej wysokości Wam się podoba, w zależności od tego, jak często do tego sięgacie, taka wysokość pewnie Was będzie interesowała, tak? No i sposób, bo możemy to oczywiście poziomo albo pionowo przymontować. I teraz posłuchajcie, w zależności od tego, jak ciężkie tematy tutaj ładujecie, tak możecie daleko posunąć tą wieżyczkę, tak?
I teraz popatrzcie, ja sobie specjalnie przykręcam tutaj temacik setunia. Setunia. I mam setunię, tak? Popatrzcie, przykręcam drugą setunię, tak? I teraz słuchajcie, Piotr, powiedz mi, rozmawialiśmy o tym przed programem, co tam możemy włożyć? W takim codziennym życiu, już nie mówmy, odejdźmy w ogóle od tematów warsztatowych. Dobra, ale to już ci powiem, bo to mi przypomina Pawlacz taki, wiesz, nad drzwiami w PRL-u małe mieszkania, Pawlacz, nie? I słuchajcie, co w tym Pawlaczu z reguły słuchajcie, było, małe mieszkania, pamiętam jak dzisiaj wchodziło się do kuchni, były drzwi, ale między drzwiami a sufitem było jeszcze tyle miejsca i tam zawsze był Pawlacz, ponieważ te mieszkania były małe. I tam po prostu odkładało się mnóstwo niepotrzebnych akurat rzeczy. Znaczy akurat niepotrzebnych to jest kluczowe słowo, bo one były potrzebne, ale sezonowo, raz na jakiś czas. Mój ojciec zawsze odkładał, pozdrawiam mojego tatę Czesława, mój ojciec zawsze odkładał wszystko, ponieważ jemu było zawsze wszystko potrzebne, albo na pewno się kiedyś przyda. Ale okej, no zastanówmy się, co takiego sezonowo jest potrzebne. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, ja bardzo lubię jeździć na kemping, nie? Ale jeżdżę tylko latem, a zatem... No kemping raczej latem. Tak, ja używam takiej właśnie skrzyni, trzymam ją na stryżku i tam mam już gotowy zestaw kempingowy. No i czekaj, no i normalnie wkładamy tak, butle jakieś tam, tak, palniki. Palniki, przedłużacze, te malutkie garnuszki aluminiowe. Menażki, wszystko co nam jest potrzebne. Potrzebne na kemping, czy mamy jakąś przyczepę, czy mamy małego kampera i tak dalej, to na zimę wyciągamy to do domu i ładujemy. I normalnie, standardowo, Piotr, robilibyśmy z tego wieżyczkę, ale wtedy musimy na czymś to postawić. Albo na regale, albo na ziemi, tak? Tak, albo na podłodze. A jak mamy wolną ścianę, możemy to po prostu przykręcić do ściany. Ale no. Co jeszcze, jak sądzisz? Ja rzuciłem kemping, co jeszcze? No słuchaj, ja na przykład uważam, że wszystkie wędkarskie rzeczy, mnóstwo ludzi, którzy nas ogląda, gdzieś tam po prostu jak go kobita już tak doprowadzi do szewskiej pasji, to co robi chłop? No jedzie na ryby. Bierze wędkę i jedzie na ryby. Jest oczywiście ta żona mówi, na pewno jedziesz na inne kobiety, a on po prostu zwyczajnie jedzie na ryby. Ja bym tutaj użył, organizera. Bo organizer pozwala nam tutaj zorganizować te wszystkie haczyki, spławiki. Ale do jazdy, ale słuchajcie, w takim temacie na przykład rozbrajamy, bo ja jestem wędkarzem, rozbrajamy na przykład nasze wędki, kołowrotki, wszystkie tematy spławikowe, zestawy i tak dalej. Tu mamy te przegrody, pamiętajmy, tak? Wszystko możemy sobie posegregować, wyczyścić, naoliwić i wtedy po sezonie wędkarskim wszystko pielęgnujemy, czyścimy. Oczywiście mówimy o tych takich wyższa półka wędkarzach, no bo są tacy jak ja, bałaganiarze, że wszystko to. Dobra, kolejna rzecz to mogą być, to teraz ja ci powiem, zawsze miałem problem z porządkowaniem artykułów w sezonie zimowym. Sezon zimowy to jest dla mnie, to są ozdoby choinkowe, to są lampki, które wieszam na domu, dookoła. To wbrew pozorom zajmuje całkiem sporo miejsca. No słuchajcie, to jest super temat. Wszystkie bombki, oświetlenia, szpice, wata, te łańcuchy i tak dalej. Używamy tego, ja wiem, 2 miesiące w roku? No, ja ściągnąłem pod koniec kwietnia. Słuchajcie, ale w każdym razie używamy tego krótko, ale zawsze musimy to mieć, ponieważ Wigilia to Wigilia. Musi być bogata, piękna, ozdobna i tak dalej. Więc super, słuchajcie, temat. Tomek, podejdź bliżej, popatrzcie. Górę tego warsztatu mamy w ogóle niewykorzystaną. Aż się prosi, żeby tutaj zamontować na takiej wysokości te nasze kufry i w nich na pewnej odległości zamontować lekkie, powtarzam, lekkie rzeczy, których używamy 2 miesiące w roku. Tak. Po drabince sobie wchodzimy do góry, ściągamy, używamy, a potem w to samo miejsce je wkładamy. Już widzę moje buty narciarskie. Piotrek, to jest miejsce, którego tak naprawdę nigdy nie wykorzystujemy. Ono jest po prostu i tyle. Zastanawiamy się, Heniu, kupiłbyś jakąś budkę dla naszych skrzyń albo na drobne elementy, wybudowałbyś coś. I co Heniu robi? Kupuje kilka naszych elementów, montuje i mówi, Halinko, moja kochana, właśnie... Znalazłem rozwiązanie. Tak. O, jakiś ty cudowny, jest pomysłowy.
Dobra, Piotrze, lecimy dalej. Mamy w każdym razie lekkie rzeczy, które możemy tutaj pakować. Ważne, żeby oczywiście ostatnia była z przegródką, taka jak organizer. I teraz popatrz, Piotrze. Tak? Zdejmujemy to na stolik, rozpinamy i mamy wszystkie tematy dostępne od razu, tak? Ale teraz zobacz tutaj. Dla klientów, którzy chcą używać ciężkich rzeczy, cięższych, czyli żeby te organizery były wypełnione, polecamy raczej ten układ. Układ pionowy. I też ja bym tego aż tak bardzo nie piętrował. Pokazujemy to jako, możliwość, prawda? Bo to jednak tutaj może być za 20 kilo. Słuchajcie, to do waszej naprawdę, do waszego rozsądku. Im dalej, tym oczywiście to ramię opadania jest większe. Nacisk na te nasze zaczepy, mimo że one są mocne i na kołki, które trzymają to w ścianie, jest im dalej, tym większa siła będzie działać. Tym większa siła, tak? I to jest do waszej rozwagi, ale lekkie rzeczy możemy naprawdę daleko zabudować. Mamy w tej chwili system, który sobie odpinamy. I teraz popatrzcie, bierzemy to tutaj i wtedy lecimy sobie z koksem na kubryczka i jedziemy, tak, na budowę albo na jakąś realizację. Mamy tutaj, słuchajcie, wszystko poznaczane, elegancko, wiemy gdzie co jest, ponieważ to nam wisiało na naszej ścianie. Mało tego, bierzemy sobie naszą skrzynkę, tak, w której też wiemy co jest, podłączamy pod nią nasz boks. Słuchajcie, mówimy to w tej chwili, pobudzamy waszą wyobraźnię. Tak. Out of the box, jak mawiają Anglicy. Tak. Czyli jest. Wyjście poza schemat. Tak jest. Nie rozumiem, ale popieram. I teraz posłuchajcie, mamy następny temat. Tak, zobaczcie. Wszystko możemy zapiąć na ścianie. I tak naprawdę, Piotrze, podejdź. Tomek, to jest nasza platforma bez kółek, którą możecie już niedługo kupić niedrogo. Jako akcesorium dodatkowe. Tak. Piotrze, myślę, że to tyle w tym odcinku. Rozgadaliśmy się. Kochani, naprawdę zarąbisty temat. Napiszcie nam w komentarzach, co jeszcze można ułożyć w miejscach, których tak naprawdę w życiu byśmy nie wykorzystali. W życiu. Przy użyciu tejże właśnie platformy z odkręconymi kółkami, które możemy przykręcić. Nie wykorzystalibyśmy w życiu, ale teraz przy użyciu platformy i ściany możemy tak naprawdę schować rzeczy, których rzadko używamy sezonowo, w miejscach, które są w ogóle do tej pory niewykorzystywane. To jest temat tego odcinka i super w ogóle wyszło. I teraz posłuchajcie, Piotrze, damy naszym widzom nagrody, żeby nam napisali, bo słuchajcie, temat jest rzeka, naprawdę temat jest rzeka, damy wam zestaw 7 w jednym i 6 w jednym, dwa zestawy za dwie najlepsze, za dwa najlepsze opisy, co możemy w tych naszych systemach tu w połączeniu z platformą przykręconą, czyli z adapterem ściennym, nazwijmy to adapter ścienny, z adapterem ściennym wykorzystać w naszym codziennym życiu. Nie musi, a nawet nie powinno być to życie związane z warsztatem. Tak, z warsztatem, z majsterkowaniem. Bo to jest oczywiste, tak? To jest oczywiste, ale w tej chwili wychodzimy ponad to. Rozgadaliśmy się, Piotrze. Bardzo. Ale warto było. Do zobaczenia w następnym odcinku.